Przyjęcie miasta i gminy Wleń w poczet członków Gminnego Sojuszu było najważniejszym punktem obrad 7. posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Kwisa 7. kadencji, które tym razem odbyło się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie. Dzisiejsze posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Kwisa poświęcono było omówieniu kilku tematów i przyjęciu również kilku uchwał. A mianowicie przyjęliśmy kolejną gminę do Związku Gmin Kwisa. Jest to gmina Wleń, 15. gmina, która wchodzi w skład Związku Gmin Kwisa. Jest to oczywiście bardzo dla nas znaczące i jesteśmy bardzo z tego tematu zadowoleni. Ponadto omawialiśmy projekty uchwał, które były ostatecznie przyjęte poprzez głosowanie, jeżeli chodzi o określenie wysokości składki na rok przyszły 2017. Złotówka od jednego mieszkańca, nie została ona, ta kwota podwyższona, i przyjęliśmy również uchwałę jednogłośnie, jeżeli chodzi o odpłatność na utrzymanie schroniska w wysokości 4 zł i 70 groszy od mieszkańca. Była również mowa o tym, że nasze schronisko wymaga dalszego doinwestowania, a mianowicie to, co zostało zrobione do tej pory, to jest jeszcze niewystarczające. Chcemy to schronisko rozbudować maksymalnie, tak żeby żadna z gmin wchodząca w skład Związku Gmin Kwisa nie miała problemu z bezdomnymi zwierzętami na swoim terenie. Obrady przebiegały bardzo sprawnie. Wszyscy wyszli zadowoleni. Do następnego spotkania, które się odbędzie w mieście i gminie Wleń. Tam będzie to posiedzenie w nowo przyjętej gminie do związku w najbliższym okresie. Wójt Siekierczyna i jednocześnie przewodniczący Zgromadzenia Związku Janusz Niekrasz ma nadzieję, że współpraca z nowym członkiem sojuszu będzie układała się bardzo dobrze. To nowy partner Związku Gmin Kwisa i myślę, że będzie traktowany w taki sam sposób jak każda jedna gmina. Mają potrzeby korzystania z naszego schroniska i przyjmujemy ich. Myślę, że w naszym schronisku jest na tyle miejsca, że te psy, które u nich są zbędne czy bezdomne, znajdą miejsce również u nas. Ta ilość członków Związku Gmin Kwisa i ilość gmin, które korzystają ze schroniska, jest wystarczająca. Była prośba tej gminy, więc zrozumieliśmy ich potrzeby. Nie jest naszym dążeniem, żeby wszystkich przyjąć. Schronisko ma określoną wielkość i musimy się liczyć z różnymi sytuacjami, że może być potrzeba przyjęcia większej ilości psów z naszego terenu, więc musimy mieć zawsze rezerwę. Podchodzimy do tego bardzo racjonalnie. Schronisko dla zwierząt małych w przylasku to jest wyłącznie pod potrzeby tych gmin, które są jako założycielami, i tych dodatkowych, które uważamy, że ilość przyjętych psów od nich nie pogorszy funkcjonowania naszego schroniska. Burmistrz Wlenia Artur Zych podkreśla, że gminy członkowskie związku cementuje wspólny region, dobro mieszkańców i podobne problemy, oraz zaznacza, że wiele spraw można rozwiązać, konsultując swoje działania. Cieszę się, Rada Gminy taką uchwałę przegłosowała. Ja jestem za tym, żeby wstępować do takich organizacji, ponieważ tak naprawdę wspólnie możemy zrobić znacznie więcej. To, co nas tu łączy, no to przede wszystkim podobne problemy. Leżymy w podobnych, blisko siebie, mamy podobne ukształtowanie nawet terenu, zlewnie, podobne rzek. Także tak naprawdę to wszystko, co tutaj się dzieje, dotyczy także i gminy Wleń. W związku z tym, podejmując wspólne działania, możemy zawsze zyskać więcej. Związek Gmin Kwisa skupia 15 gmin z terenu powiatów lubańskiego, bolesławieckiego i lwóweckiego.
Sztandarową inwestycją związku jest oddane do użytku w roku 2014 schronisko dla małych zwierząt w Przylasku, które uważa się za jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju.